spokojnym kraju, stabilnym kraju, a od mojej macicy się odczepcie. Bo moje ciało to moja sprawa. Decydować możecie o swoich kotach, ale ode mnie wara. My kobiety nie chcemy być współczesnymi bohaterkami. Przykro mi, ale nie stać nas na to. Mnie na to też nie stać. I nie stać mnie na tak wielki heroizm. Myślę... A teraz chciałam oddać głos Mai, przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że to nie jest Polska, w której chcemy żyć. Polska, w której nie możemy decydować o naszej przyszłości, naszym życiu, naszym ciele. Chcemy żyć w Polsce bezpiecznej, w której mamy prawo decyzji. Dziękuję. Chcemy mieć wybór, a nie zakaz. Tego jedynego prawa chcemy i będziemy wymagać. Bez kaptura, bez tej maski. To jest jakaś jedna wielka kpina, że w takich czasach jak teraz protestujemy pokojowo. To dla tych w rządzie, w Sejmie, co sobie siedzą wygodnie w fotelach, niestety takie pokojowe manifestacje nie zrobią żadnego wrażenia. Jedynie... ...którzy chcieli zabrać głos jako mężczyźni. Dobry wieczór Państwu. Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej. Przede wszystkim bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj tak licznie. Przed chwilą byliśmy w Olkuszu, też mnóstwo ludzi na rynku. Wcześniej w Krakowie przeszło 20 tysięcy osób. Także cieszy to, że jest Was tak dużo, ale cieszy też to, że jest tak dużo młodych ludzi. Ponieważ to Wy będziecie musieli walczyć o to, żeby ta Polska była normalna. Pamiętam dobrze 2015 rok, jak walczyliśmy o to, by nie zniszczyli Trybunału Konstytucyjnego i później 2017, jak walczyliśmy o to, by nie zniszczyli Sądu Najwyższego. No, niestety wtedy ta frekwencja nie była aż taka duża. Niestety wtedy tamte bitwy przegraliśmy. I ja teraz apeluję do Was, żeby już nigdy nie zostać w domach, żeby w takich sytuacjach zawsze wyjść i walczyć z tym, co rządzący nam robią. Bo gdybyśmy wtedy wygrali, może dzisiaj tego wyroku kulawego Trybunału Konstytucyjnego by nie było. Ten wyrok jest skandaliczny. Po pierwsze dlatego, że ten Trybunał jest kulawy, jest nieprawomocnie wybrany. Po drugie jest skandaliczny dlatego, że łamie kompromis aborcyjny, który też nie wszystkim się pewnie podobał, ale trwał 27 lat. Po trzecie jest dlatego skandaliczny, że 90% Polaków nie popiera tej decyzji, a wręcz 70% Polaków jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Jest skandaliczny również dlatego, że państwo polskie nie pomaga wystarczająco rodzicom, rodzinom osób niepełnosprawnych. I na końcu jest skandaliczny dlatego, że jest podejmowany w sytuacji, w czasie, w którym jest pandemia i tak naprawdę wszyscy powinniśmy się skupić na walce z nią, a nie na wychodzeniu na ulicę i ryzykowaniu naszego zdrowia, żeby zatrzymać to oszołomstwo. To jest jeden wielki skandal.